Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu Elżbieta Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z Rise of Tomb Raider. Patrzę do góry, bo mam oczy. Nie, nie. Nie, raczej Tomb Raider mi się nagrywa. Nie, patrzę u lewy górny róg, bo tam mi mruga ten znajdźka, znaczy te monety. Kurde, ja dalej... Przepraszam. Ja dalej nie rozumiem, czemu mi ta gra działa, jak działa. Nie powinna tak działać, jak... Kurde, czasem klatkuję jak głupia. A jak renderuję, to też nie rozumiem, kuźwa, czemu mi to tak... No czemu mi to tak działa? Przecież kuźwa... jestem bardzo zła na to, że to tak działa mi. Bardzo... No tak, teraz mam 50 parę klatek. 56, 57. Nie wiem, co ja mam wyłączyć, żeby to było płynniejsze. Tak gram... No to tak jak teraz, tak jak mówisz, śmieję się. O Boże, nie. Że tak... A czekajcie, a sprawdzę jedną rzecz. Sprawdzę ten anti-aliasing głupi. Ale będzie brzydziej wyglądać z tego, co mi się wydaje. Wtedy. Bo zazwyczaj tak jest, jak się coś... Chyba anti-aliasing to... No i tak to działa, nie działa, to płynnie 50 parę klatek tu mam. Głupie. Że ja tego nie rozumiem. Dobra, ej, ja wiem co ja robię, idźcie. O, teraz to mam. No i tak ta gra wygląda brzydko. Tym anti-aliasingiem włączony. Dajmy tak, bo tak mi to działało. Bo to mi sprawiało wtedy klatki na początku, jakby ktoś chciał wiedzieć. No i tak mam 51, 40. Bo V-Sync mi nic nie robi. No. Nic mi to nie... Nic mi ten V-Sync nie... Nic mi nie daje V-Sync. Nic mi to nie daje. Kuźwa. Naprawdę, ja nie wiem, co ja z tą grą mam zrobić. Pierwsze mi się tak trafiło, że takie problemy to ma. Nie, częstość odświeżania nic to nie da. Modyfikacja to też. No właśnie, wzrost wydajności. To akurat ustawia się ta modyfikacja w tym. No tak, burzę, no bo jest taka pogoda ostatnio. Czemu ekskluzywny pełny ekran wyłączony? Zepsułam grę? Bardziej niż to możliwe? No i tak mam 40... O Jezus. Nie, ona tak biega, to nie jest... Naprawdę jestem bardzo zła. Jak mi to nic nie daje? Tak mi to... Kurde, nic nie daje. 40 parę FPS-ów, ale naprawdę te gry, co... No po co mi, kurde, ten... Dynia. Co ja z tą dynią zrobię? Zjem sobie? Mogę? Jeps. To relikwiarz. Służył do przechowywania relikwii świętych. Mogły to na przykład być zęby, palce, a nawet cała głowa. Tutaj przechowywano relikwie proroka. Do takiego pudełka głowy. Jest pusty. A co, liczyłaś na głowę, czy na palec, czy na zęba? Na zęby się zmieścił. Kawałek palca też. Nie tyle w temacie głowy, tu nie wsadzę. Moja by się nie zmieściła. Ty, dynia, idziemy, chodź! Nie wiem gdzie, tak jak kura. Więc nie... Dziedziniec czysty, co mamy zrobić z jeńcami?
czemu to akurat tak działa? Nie strzelaj, będziemy... Czy ta gra nie jest piękna, kur... Jak wygląda sytuacja? Że śpicie. Przeczesuje tunele w poszukiwaniu atlasu. No to trzeba było iść do sklepu, kuźwa, atlas geograficzny Jasne, Eliska, kuźwa, atlas geograficzny. Jasne, że tak, to jest to, czego potrzebują. To jest ich marzenie i pragnienie, atlas geograficzny. Zgadłaś. Aha, ale ja ich kuźwa nie widzę. To sobie przyklejcie takie dodatkowe, wiecie, takie... Ktoś tu jest! Kto? O. Czekajcie, sprawdzę to. Mam ją, tam jest! Nie macie! Nie macie! Ała! Ała, ała! Ała! A ty co? Ała! Zawalił... Ty nie bij kobiety, wiesz ty co? Więcej tam, nie, myślałam, że... A tak, Eliska, co zrobi... No czekajcie, kliknę w grę, bo mi... Dziedziniec czysty. Co mamy zrobić z jeńcami? Zabić ich! Nie strzelaj, będziemy... Ty pieścić! Przydałoby się... A gdzie? Słyszę dźwięki z mojej gry? Rozejść się i przeszukać teren. Może? Zabić wszystko, co się rusza. W miarę możliwości używajcie noży. Musimy oszczędzać amunicję. Celownik. Kochany celownik, jak palnę to... Zbliża się! Jesteśmy pod oską! Tam jest! Otworzyć ogień! Nie, tu mnie nie ma, idźcie se. Jestem pod ostrzałem! Czemu widzę na czerwono? Krzaki, ratujcie mnie, jesteście zajebisty! Już nie żyję! Już nie żyj... No, już nie żyjesz. Dosłownie. Zgadłeś. Zgadłeś, gadula. Pełna amunicja. Purki tym, co? Więc nie wiem, czemu mi to tak działa beznadziejnie i renderuje mi tą grę tak beznadziejnie. Ja naprawdę tego nie rozumiem. Lubię, podoba mi się gra, ale działa jak ona chce. Nie tak, jak ja bym chciała. Więc miałam wam też mówić odnośnie, bo żebym skończył. Powiedziałam, ale nie skończyłam resztę. Że w Falloutie będziecie mieć. Że no, skończyłam oglądać go tam, hura. Czy jakieś problemy miałam, wiecie. Bo zazwyczaj ja się martwię, że jest opcja, że. A co było ileś tam lat temu? No powiedzmy, takie Gotham oglądałam na bieżąco. A w pewnym momencie już nie miałam, znaczy no nie, że nie miałam czasu, bo jakoś tak, wiecie, wyszło, że no, człowiek inne rzeczy miał na głowie, źle się czuł, nie miał chęci, to samo miałam właśnie w 2019, jeśli chodzi o ten rok. No nie miałam chęci, nie miałam weny, bo przez to jak się czułam od czerwca, no... Tak, serce mi prawie, no pękło, no sorry. Wszystko przez przeziębienie nieleczone, ale to już wam mówiłam nieraz, że miałam problemy i długo się męczyłam, zanim mi to tak trochę, powiedzmy, przeszło, to tak do sierpnia, września, od czerwca i to taki intensywny ból, że o Jezu. No i potem jeszcze kolejne pół roku ten było źle. A potem jeszcze dalej było źle, dopiero ten 2020 koniec. Tak trochę, powiedzmy, i jeszcze, i tak się mi zdarzało, że jak coś zjadłam, to mnie bolało. W szczególności, nie wiem, jakąś taką milonkę pamiętam wtedy. Kiedy to, aha, to było wtedy, kiedy pan i władca pierwszy raz był u mnie i to był jakiś ten weekend, że coś tam... Akurat... Aha, niedzielę nie mogliśmy się widzieć, bo ja miałam swoje rzeczy.
Ale w poniedziałek już się widzieliśmy i w niedzielę źle się czułam, bo zjadłam właśnie taką mielonkę, taką konserwową. No i bolało serce. Teraz ewentualnie jak się zdenerwuję, to mnie boli. Pozostali dogonią nas. Nie chcę przegapić polowania. Jeszcze ci mało. Wow. Spójrz na to. Nie mamy czasu. Ruszajmy. A jeszcze, jeśli chodzi o dobo, też było... Właśnie po to tu jesteśmy. Że po Coca-Coli, jakby piłam Coca-Colę, nie mogłam na wieczór pić. Ja i tak tą Coca-Colę piję raz na 100 lat, więc... No ale jednak, wiecie, no, po nocy nie mogłam pić takiej... Znaczy teraz jest okej, okay, teraz, tak jak mówię, czuję się lepiej i nie jest tak hardkorowo jak wtedy. Rzuć to! Rzuć broń! Nie strzelaj, będziemy... Słyszeliśmy strzały! Gra. Nie, nic nie gra. Pani nic nigdy nie gra. Więc powiedzmy, że teraz. Znaczy no ten. No jeszcze te migreny, no to u mnie jest. Najgorsze teraz. Że mnie to tak boli. I tak mówię, ostatnio wtedy co miałam w zeszłym tygodniu, to tak jakbym. Jakbym nie miała właśnie tych moich, tych wcześniejszych tabletek, to... A tak jak miałam, wzięłam. Faktycznie, tak mówię, wtorek wzięłam, jak mówię... Tak, lekarz mnie ma w nosie, że ja mam z lewej strony, przechodzi mi jeden dzień wolnego, mam na prawe. No to ma w nosie. Dobra, mam nadzieję, że już nie będzie miał w nosie, bo jutro mam wizytę. Jutro mam tą wizytę, zobaczymy. Więc ja mam... Spokojnie. Te gnojki są zdolne. Są tutaj. Że ja od poniedziałku miałam w zeszłym tygodniu. Miałam lewą stronę. We wtorek wzięłam tabletkę. Chciałam spać 2 godziny po niej, bo mnie mięśnie wszystkie bolały znowu. No i przeszło mi. W czwartek już było hura, fajnie czułam się, naprawdę w miarę. No zęby jedynie mnie wkurzały, ale to wiecie, coś za coś, powiedzmy coś za coś. No i od piątku znowu miałam mieć apiać. Ale wzięłam tą drugą połówkę. Bo maksymalnie ja mogę wziąć, wiecie, całą. Nie więcej. Będziemy cię okładać, aż przestaniesz oddychać. I kolejny, którego zapytamy o Atlas, będzie wiedział, że nie żartujemy. Atakują! Kończymy sprawę! Gnojki. Rozwiąż mnie. Wszystkich pozabijam. Spokojnie, Sofio. Tyle przelanej krwi. Tracimy za dużo ludzi. Może twoi ludzie poświęcili już wystarczająco. To nasz cel w życiu. Źle cię oceniłam, Laro. Powiedz, jak mogę ci pomóc. Muszę zapewnić im bezpieczeństwo. Ale wejście do katakumb jest zablokowane. Postaram się odblokować. Wszystko będzie dobrze. Laro, musimy przedostać się do środka. Zabierzemy ich w bezpieczne miejsce. Nie musiałaś nam pomagać. Nigdy ci tego nie zapomnę. A gdzie jest... Ojciec. Ojciec... Ojciec. Zabierzemy cię w bezpieczne miejsce. Wytrzymaj. No więc gdyby nie ta połówka tabletki, to bym... Muszę odpocząć. Zaścierpiała. Bardzo. Ale jednak tym razem wzięłam, to nie miałam bólu mięśni, więc nie wiem od czego to zależy. I mi pomogła i czułam się... Tylko zęby mnie wkurzały, no. A tak to było okej z głową, naprawdę. Znaczy dzisiaj mnie zaczęła boleć. Przedstawiono moment dotarcia do doliny. Musiało to wyglądać jak raj. Dzisiaj mnie zaczęła boleć, ale z tyłu ja nie wiem jak ja spałam, zaś dziwnie krzywo. Spokojnie. Nie dasz radę? Nie no, da radę, musi. Nie
Nie ruszaj się. No a pracując, no tak, mówię, Gotham skończony. Teraz oto ten. One. Może uda mi się je stąd odblokować. Katakumby. Tam będziemy bezpieczni. Czymś nie rzucić? Nie muszę? Jakaś zbrojownia. O, wybuchowe materiały jakieś takie. To pomoże. Do strzały, nie? Będzie to takie, były chyba coś podobnego. O, właśnie takie wybuchowe. No. Tam w to jedno miejsce też potrzebujemy. Rozwalić, no. Aha, dobra, wszystko mam. Jest. Starożytny amulet przedstawiający jelenia. Wyrzeźbiono go z jeleniego rogu. Możliwe, że był to ważny artefakt albo zwykła dziecięca zabawka. Nie wiem, czy bym się bawił jelonkiem. No więc teraz... oglądam. Odsuńcie się od drzwi! Pip, pip, pip. Jej, otworzyło się. Teraz wróciłam do... Dziękuję, Laro. W katakumbach będą bezpieczni. Wiem, że szukasz boskiego źródła, ale moi ludzie zginą w jego obronie. Twoi ludzie już giną. Nie możecie chronić go wiecznie. Udało nam się do tej pory. Ale na razie... Cieszę się, że jesteś z nami. Atakują wieżę. Nasi wciąż tam są. Zabierz pozostałych w bezpieczne miejsce. Potrzebują cię. Teraz wróciłam do agentów tarczy, bo mam 2 sezony. I też tak się zastanawiam, czy ja będę pamiętać tak pi razy oko. Nie muszę kropka w kropkę wszystko wiedzieć. Tak mówiłam przy Gotham, że się bałam, że nie będę pamiętać, gdzie ja skończyłam, co, gdzie, o co chodziło. No, tu też właśnie przy tych Agents of S.H.I.E.L.D. nie było źle. Póki co obejrzałam 2 odcinki i tak się zastanawiałam przy pierwszym. Tyle gadania, nudy, dobra. Ej, końcówka pierwszego odcinka. O, dobre to będzie. To łamigłówka, ale jeśli dobrze rozumiem. I jeszcze tak w sumie mam tak koło 20 od seriali zaczętych takich. Mój ojciec gdzieś przepadł. Wczoraj w nocy powiedziałam mu o najeźdźcach i o broni, którą dysponują. O wschodzie słońca już go nie było. Cyryl mówił, że na pewno wróci, ale dzień już prawie się kończy, a jego nadal nikt nie widział. Obawiam się, że ten stary szaleniec mógł zrobić coś nierozważnego. Potrzebujemy go. Teraz nawet bardziej niż kiedykolwiek. No więc obejrzę sobie pewnie. Jezus, no tak grzmi. Są burze ostatnio, tak zachmurzone jest. Ile w ogóle stopni w takim... Nie, ciepło jest, właśnie jest zachmurzone. Fajnie wieczorem, bo... nie jest jakoś tak gorący, taki fajny wiater. Nie taki chłodny jak w maju. A co masz? Maj jeszcze. Ale wiecie, nie taki, no... Taki fajny, ej, naprawdę fajny taki wiaterek jest wieczorem, więc... No tak, rain, showers and tan... No, burza jest i pada. I ja co robię? Nagrywam odcinek, ale jest ciepło, jest 21 stopni. Eriska, wyłączyłabyś, bo jak cię pi... Jak cię pierdzi... Nie, może mnie nie walnie, ale w chałupę jak walnie, to tylko roz. Oj, raz mi się zdarzyło. Znaczy... Chyba wam mówiłam o tym. To jest taka pogoda... No, zimna, chłodna. Znaczy, tak mówię, nie jest zimno, ale pada. Leje. Grzmi. Nie wiem, czy... Nie, raczej nie będzie słychać.
Nie, no nie będę używać ulepszenia do czegoś, czego nie potrzebuję. Tu potrzebuję tą narzędzie kupić to. Dobra, co mi zostało z tych wszystkich? To mnie nie rajcuje ani trochę, te podwójne strzały. Też nie, to nie jest potrzebne. Własnej ro... Bomby zapalające. No właśnie, też mnie to... Mistrzostwo w tych... No, właśnie, tak to wygląda u mnie. Rzadko używam. Ale tak z góry, nie wiem, czy jest. Dobra, powiedzmy. No więc nie ma problemu. Obejrzałam póki co dwa. No, mam po... W sumie było 26 mam odcinków. No bo po 13 na jeden sezon. A mam 6-7 do obejrzenia. Też chętnie obejrzę. Roślinność tej doliny, od najwyższych drzew poskryte w poszyciu grzyby, z początku była dla naszych przodków czymś zupełnie obcym. Potrzeba było czasu i tragicznych doświadczeń, by poznali język tej ziemi. Ale teraz przekazujemy sobie ich wiedzę z pokolenia na pokolenie. Ziemia ma nam do zaoferowania wszystko, czego potrzebujemy. Znamy roślinę leczniczą, którą można znaleźć w pobliżu źródeł wody i w ustronnych wąwozach. Ze zbieranych w lesie mocnych i prostych gałęzi brzozy wytwarzamy strzały, a z muchomorów, grzybów rosnących w spróchniałych pniach lub w ciemnych, wilgotnych miejscach pozyskujemy silną truciznę. No i okej. No więc ja muszę naprawdę... Znaczy to nie jest tak, że ja nie oglądam nic nowego, bo... Zaczęłam ostatnio oglądać nowy serial, taki, który nie mam zaczęty, a chciałam obejrzeć. Ale staram się skończyć wszystko to, co... Bo jest sporo, nie wiem, chciałabym obejrzeć... Tak... Nie no, raczej nie będziecie się śmiać, bo to nie jest nic śmiesznego. Serial to serial, no. Często żeśmy... Laro! Jestem! Ale obrywamy od helikopterów! Bulla papieska. Pieczęć potwierdzająca autentyczność dokumentu. Z pewnością była dołączona do jakiegoś ważnego dokumentu. Na przykład wyroku ekskomuniki. Przyciągnąć jakoś uwagę trójcy. Zostaw to mnie. Mogę się tym zająć. No i to wygląda płynnie granie, a jest 40 ileś klatek. Głupie, nie? Jeszcze trochę mam. A tak jak mówię, chciałabym obejrzeć takie seriale jak... powiedzmy... Z mamą lubiłam oglądać często. I to było chyba, nie wiem, to była niedziela czy coś takiego zazwyczaj. CSI Miami. Wiem, głupoty, CSI Miami, ty chcesz naprawdę... Tak naprawdę. No to są, wiecie, takie... Czy kości chciałabym też obejrzeć. Wiem, że kiedyś mi się podobało. Dostał czy dostała? Halo, ja jestem ona. Łona kobieta! Dzięki. Nie będziecie mieć straty. No raz w życiu, no jejku, tyle tych seriali jest, wiem. Że no nie sposób... Tak, ja wiem, że wszystkich nie obejrzę, które bym chciała obejrzeć. Bo musiałyby przestać być produkowane seriale, żeby, wiecie, na bieżąco sobie obejrzeć to czy tamto, no nie? No tak to... No trochę tego jest. Jest w czym wybierać, jest w czym przebierać.
nie wspominając o anime i tak dalej, które też niektóre chciałabym bardzo obejrzeć. Tak jak wam tam mówiłam, że no nie zawsze, wiecie, macie ochotę na obejrzenie czy pogranie w coś, macie ochotę się, nie wiem, wyciszyć, czy... Więc wtedy nie oglądacie, no to... Ktoś coś jeszcze? A pani nie. Źle się czujecie, no to też raczej preferujecie odpocząć niż, nie wiem, grać, oglądać. Na ziemię! Na ziemię! Gdzie na ziemię? Gdzie na ziemię? Co wy robicie? O co chodzi? No, człowiek starszy, tym ma inne priorytety w życiu, no. Ceni inne rzeczy, no to jest proste. A w Diablo przecież tak będę grać. Trzeba by do setki dobić w tym sezonie. A to mówiłam wam też chyba. Nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku, czy jutrzejszym będziecie słyszeć, że się śmiałam, bo jak mi się nie zdarza jakoś tak ten, ale jak mi się zaczyna w coś dobrze grać, to mogę siedzieć grać. I akurat trafiło teraz na Diablo 4, na sezon, ten czwarty, bo... No już biegam na tym najwyższym poziomie trudności, ale to jeszcze nie jest ten, muszę sobie punkciki zrobić tam, już paragony zbieram. Już mam 70 poziom, znaczy może już pograłam dzisiaj znowu, może. Więc mam wyższy, a te poziomy tam na tym czwórce, jak się dobierze ekipa jakaś tam, która też tam gra i biega i robi te sezonowe rzeczy, to w miarę to idzie, no. I tak jeszcze przeglądnę, czy na pewno ten... Sukisyn! Znaczy o tyle, o ile to nie jest problem paragony zresetować, żeby zmienić sobie build. Gościu, chyba cię zjarało. No, znaczy poszedł ten. No to... Really? Biegnę! Tak rzucił ten granat, że sobie wbiegli. No brawo. A jedź pan. Jak ja cię dopadnę, to tylko raz. Gdzie? Jeszcze z kuzynem, jak grałam, to spoko. Też się, wiecie, inaczej gra, że lepiej i... Pewnie będziemy grać jeszcze. A czym się uda? Nie sądzę, bo kurde, do tych buildów to czasem są takie rzeczy, których ja nigdy jeszcze na oczy nie widziałam, jeśli chodzi o Diablo. Mówię, w cudzysłowie, karierę Diablo 4. Trzeba kiedyś też streamy zacząć robić, żeby skończyć, bo tam nie skończyłam tego. No to z czasem. Wygląda na to, że się udało. Dobra robota. Helikoptery będą wkrótce. Są tutaj. Udało się. Laro, jesteś tam? Trójca oblega wieżę. Utknęliśmy w katakumbach. Szlak. Trzymajcie się! Idę do was! A to po co jest? Krótkofalu.
krótkofalówki, jakieś wyzwanie. Wraz z Elajasem spróbuję dotrzeć do wzgórz, tam gdzie mieszka stary niedźwiedź. Ludzie Trójcy nadal urządzają się w starej bazie sowieckiej. Wyruszymy dopiero, gdy zapadnie noc. Podejmujemy wielkie ryzyko, ale wiemy, że czeka nas walka. Jeśli mamy przeżyć tę walkę, będziemy potrzebować roślin leczniczych rosnących na tych wzgórzach. No i ej, stary niedźwiedź mocno śpi. Stary? A śpi mocno czasem, zdarza. Kuźba. No, zdarza mu się, że śpi, a czasem... Dobra, jeszcze kawałek sobie podejść. Panie, głazu nie rozwalisz. Czy byś chciał? Wracaj. Capaj. I co? Nie wiem, czemu mi ta gra tak... Ja nie rozumiem, kuźwa. Ty ja... Oj, kochanie, co to za... pozycję. No mistrz czoszki atak kończący. Utraciliśmy Kitesz prawie 10 lat temu. W pierwszych latach sądziliśmy, że nie uda nam się przeżyć. Jesteśmy ocalałymi. Tylko tyle zostało z wielkiego niegdyś ludu. Przetrwaliśmy jednak. Codzienna walka stała się naszą drugą naturą i sposobem na życie. Przestało nas ubywać. Może nie powrócimy nigdy do dawnej świetności, ale będziemy żyć dalej. Przeżyjemy tę zimę, a potem następną. W głębi serca to wiem, bo Bóg dał nam znak. Zeszłej nocy do naszego obozu trafił dziki człowiek, wychudzony i trawiony gorączką. Nakarmiliśmy go, obcięliśmy jego splątany zarost i opatrzyliśmy rany. Pozostali jeszcze go nie rozpoznali. Upłynęło zbyt wiele czasu, ale ja wiem, kto to jest. To prorok. Prorok do nas powrócił. Aha, a włosy żeście mu nie obcięli? Dlaczego? Bo to prorok! Nie pyskuj. Dobra, wiecie co, skończymy sobie tu odcinek w następnym odcinku. No pójdziemy dalej, zobaczymy co nam przyniesie mapa, gra, los, cokolwiek. No i tyle. Dobrze, no nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi pomogło. No i jutro kolejny odcinek z Fallouta trzeciego plus Rise of Tomb Raider. Dzięki, cześć!